Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj odpowiedź na bardzo popularne pytanie. Co zrobić, jeśli samochód nie reaguje na pilota, nie chce się otworzyć, czyli pewnie rozłączył się akumulator. Jak go otworzyć awaryjnie? Pokażę to na filmie. Zapraszam do oglądania. Jak awaryjnie otworzyć samochód pokażemy na przykładzie Kia Niro hybrydy. Po pierwsze dlatego, że jest to nasz najnowszy model i ostatnimi czasy chyba cieszy się największym zainteresowaniem na kanale. Po drugie, dlatego, że jest to hybryda, czyli samochód, który jest pozbawiony akumulatora 12V, czyli akumulator, że tak powiem, 12V ma wydzielony wirtualny z baterii trakcyjnej i często dzieje się tak jak w tym przypadku, czyli samochód, który nie jest odpalony, który stoi, tak jak auto na ekspozycji, po prostu przestaje reagować na pilota. Dzisiaj nic się nie dzieje. Akurat w tym wypadku byłoby łatwo, bo mamy szyby otwarte. Wystarczyłoby wcisnąć ten przycisk 12V baterii reset. Natomiast na tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak otworzyć samochód awaryjnie. Przede wszystkim w przypadku kluczyka zbliżeniowego trzeba wyjąć bagnet, który mamy tutaj w kluczyku. Tym przyciskiem zwalniamy i wyciągamy bagnet. Pokażę Wam, jak to zrobić. Co robimy? Tak wygląda kluczyk. Musimy wyciągnąć z kluczyka bagnet, wciskając ten przycisk. O, proszę bardzo, tak wygląda bagnet. I ten bagnet musimy znaleźć miejsce na ten bagnet. Miejsce na ten bagnet znajduje się pod tą zaślepką. Żeby ściągnąć tą zaślepkę, wkładamy tutaj bagnet, robimy to delikatnie, żeby nic nie porysować. Otwieramy klamkę i podważamy zaślepkę. Proszę bardzo. Tak to wygląda po zdemontowaniu zaślepki. Mamy miejsce na kluczyk. Wkładamy bagnet. O. W drugą stronę. Samochód mamy otwarty. Wciskamy przycisk 12V baterii reset. Musimy być gotowi na klakson, więc musimy otworzyć pilotem samochód. Wsiadamy i odpalamy. Dokładnie tak. Musimy to wszystko ładnie poskładać, czyli ponownie odchylamy lekko klamkę, zakładamy tą zaślepkę. Tutaj zobaczcie, jest takie miejsce, które trzeba włożyć tutaj. Cyk i zaskoczymy. Śladów ingerencji brak. Tu jest to miejsce na bagnet. To było na tyle, jeśli chodzi o awaryjne otwieranie Kia Niro hybrydy. Wkrótce może postaram się nagrać taki film dla innych modeli. Chociaż w większości przypadków będzie wyglądało to dokładnie tak samo. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmu. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Jeśli ktoś byłby zainteresowany ofertą, zapraszam do kontaktu. Póki co dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.